Temat odnośnie fundacji, która zrezygnowała, która miała promować miasto, cały czas trwa. Jutro będzie konferencja prezydenta miasta Konina na temat właśnie tej sprawy. Zobaczymy, co powie, zobaczymy, co stwierdzi, kogo obarczy odpowiedzialnością, a kogo oczyści z zarzutów, zwłaszcza z tych zarzutów, które się pojawiają w internecie, które się pojawiają w mediach. Ale zostawmy tę sprawę. Przyjrzyjmy się, na czym polega promowanie miasta. Z tego, co wiemy, jest coś takiego, dział promocji miasta. Czy widzieli Państwo gdziekolwiek, jakiekolwiek plakaty, jakiekolwiek gadżety odnośnie miasta Konin? Czy słyszeli Państwo jakikolwiek slogan, hasło, które mogłoby być kojarzone z miastem Konin? Raczej nie i częściej słyszymy, że Konin to jest miasto, które jest blisko Lichenia. Lichen jest znacznie bardziej znany niż miasto Konin, a jest to powód prosty. Jest to powód taki, że niestety dział promocji miasta nie spełnia swoich podstawowych zadań. Dział promocji miasta nie istnieje jakoby, czyli praktycznie nigdzie nie możemy zauważyć plakatów, nigdzie nie możemy zauważyć działalności tego działu. Następnym działem, który jest i który nie wiem na jakiej podstawie istnieje, to jest dział inwestycji. Jak wiemy, jak możemy zauważyć, wokół Konina nie jest budowane nic kompletnie, żaden inwestor nie zainwestował w okolicach. Powód jest prosty. Radni kilka lat temu przegłosowali wstrzymanie obwodnicy, no i niestety kwestia biznesu, żeby prowadzić biznes, zwłaszcza żeby zainwestować w danym mieście, w okolicach, w regionie makroekonomicznym, chociażby miasto utworzyło taki region, to musi być dojazd, muszą być stworzone warunki do tak zwanej logistyki. Jeśli chodzi o miasto Konin od strony północnej, nie mamy takich możliwości. Tutaj kwestia obwodnicy została zawalona poprzez co niektórych radnych układy polityczne i pieniądze, które były przeznaczone właśnie na tą inwestycję, zostały przekazane chyba do centrali, do ministerstwa, podczas gdy tu w Koninie cały czas jest i była potrzebna obwodnica. No, radni się nie popisali. Ważne byłoby, żebyśmy się dowiedzieli, którzy radni byli za tym, żeby te pieniądze po prostu wstrzymać, żeby tą całą inwestycję wstrzymać. Nie rozumiem więc, dlaczego jest dział inwestycji. Bądźmy szczerzy, czy cokolwiek w tym temacie tutaj się dzieje, czy zostało to stanowisko, te stanowiska zostały stworzone tylko po to, żeby udobruchać kogoś, zatrudnić. To są dla mnie dwa tematy bardzo niewyjaśnione. I w momencie, kiedy faktycznie fundacja przejęłaby temat promowania miasta, to jaki jest sens w tym, żeby te działy akurat istniały? To jest na tyle, jeśli chodzi o ten temat. Przepraszam, ale właśnie łączność. Dziękuję bardzo.